Siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy serdecznie w 14 odcinku podcastu Szósty Set. Witamy po krótkiej przerwie na święta i na Sylwestra. Wchodzimy już w nowy rok. Nowy rok z siatkówką i jak zawsze nowy rok i Sylwester są doskonałymi momentami na to, żeby podsumować to, co wydarzyło się w roku poprzednim i zastanowić się nieco nad tym, co może się wydarzyć w tym roku, który już się rozpoczął. Czyli roku 2018, no a tak się akurat składa, że ten przełom roku również jest przełomem fazy zasadniczej Plus Ligi, a wiemy doskonale, że Plus Liga to jest ten temat, który nas jak zwykle najbardziej interesuje. No i w związku z tym myślę, że właśnie warto pochylić się nad tym, co wydarzyło się w 2017 roku, czyli w tej pierwszej rundzie Plus Ligi. Nie przedstawiliśmy się. No właśnie. A więc po raz pierwszy w 2018 roku. Witają Was Michał Kwietko-Bębnowski. Sprawca tego całego zamieszania z nieprzedstawieniem się nas na samym początku, Piotr Złoch. I spokojnie przysłuchujący się Filip Korfanty. No właśnie, Filip do nas wrócił. Nie było go, jak pamiętacie, w ostatnim przedświątecznym odcinku. Na szczęście wrócił. No ale jak wrócił, to z przytupem, kto go śledzi na Twitterze, a nawet jeśli go nie śledzi, to pewnie innymi źródłami retweetów i cytatów mógł do tego dojść. Przygotował nam Filip fantastyczne zestawienie, takie podsumowanie statystyczne tego wszystkiego właśnie, co w pierwszej rundzie Plus Ligi się działo i pod względem indywidualnym i drużynowym. No i jeśli o to chodzi, no to będzie to gdzieś tam stanowiło też jakąś podstawę do naszych wniosków, jakieś może poparcie naszych tez, no ale o tym jeszcze za moment. Tylko jeszcze w imieniu Filipa dodam hashtag liczby plus ligi. Pod tym hashtagiem Filipie zamieszczasz wszystkie informacje. Tak jest. Ten hashtag to hashtag liczby plus ligi, a może od razu jeszcze dodam, jak już o hashtagach mówimy, że nasz hashtag to hashtag 600, bo tam widzę, że czasami ludzie coś piszą pod hashtag 600 i tak dalej, także to trochę jest mylne, ale chodzi o hashtag 600, a rzeczywiście te statystyki, które ja tam powrzucałem, to liczby plus ligi. Coraz więcej tych hashtagów, coraz ciężej będzie je za moment spamiętać. Tak. Badumc. Filipie, to dlaczego nie hashtag liczby plus ligi szóstego seta? Bo bym nie zapamiętał. No w każdym razie wróćmy może do meritum tej naszej dyskusji. To, co wydarzyło się w pierwszej rundzie. No a chyba najciekawszy w ogóle mecz tej pierwszej rundy i taki, który też gdzieś spiął klamrą to wszystko, co się działo i tę walkę przede wszystkim w czubie tabeli, no to było starcie mistrza z wicemistrzem, czyli Zaksa Kędzierzyn-Koźle, PGS Krabbeł-Chatów. To był mecz 15 kolejki, czyli tej kończącej pierwszą rundę. Mecz mistrza i wicemistrza, ale również mecz pierwszej i drugiej drużyny, które dość mocno odstawiły resztę stawki w tabeli plus ligi. No i ci, którzy ostrzyli sobie zęby na mecz wyrównany, chyba ten mecz wyrównany otrzymali i to chyba Skra jest sama sobie winna, że punktów żadnych z Kędzierzyna nie wywiozła. Ja mam trochę inne zdanie. Moim zdaniem ten mecz jakoś dało się mniej więcej przewidzieć tym, co działo się w klubowych mistrzostwach świata i w meczach Ligi Mistrzów ostatniej kolejki, czyli tym spotkaniem wygranym przez Zaksę z Trendino i przegranym przez Skrę meczu w Nowosybirsku. Ja spodziewałem się, że ten mecz pójdzie na 3-0. Byłem nawet trochę zaskoczony, że Skra tego jednego seta wygrała i mecz ostatecznie skończył się wynikiem 3-1. Nie wiem, z czego to mogło wynikać. Może jakieś lekkie rozprężenie z akcji, może ten słynny już 10-minutowy przerywnik w grze zespołów. No moim zdaniem akurat wynikało to przede wszystkim z tego, że w tym trzecim secie po prostu Skra zagrała i to była chyba jedyna taka partia, gdzie naprawdę zagrała dobrze, w miarę dobrze, też nie rewelacyjnie, ale wystrzegała się błędów, których w pozostałych setach było naprawdę mnóstwo. Wreszcie przytrzymała troszkę lepiej przyjęcie, no bo pod tym względem, zwłaszcza w wykonaniu Kacpra Piechockiego, no to był naprawdę fatalny występ, jeśli patrzeć całościowo. No i nagle po prostu, gdy Skra troszkę mocniej się postawiła, to Zaksa, która moim zdaniem akurat nie była najlepiej tego dnia dysponowana, miała bardzo duże problemy. Próbował Mariusz Wlazły jako skrzydłowy bloku, jak to Michale pięknie określiłeś, tych bloków w całym spotkaniu Wlazłego aż 7. Jest to wynik, którego mogą pozazdrościć środkowi praktycznie chyba wszystkich drużyn plus ligi.
i próbował Mariusz Wlazły, próbował Sreczko Lisinac, wykorzystywany tam po prostu do bólu przez Grzegorza Łomacza w ofensywie. No i w tej ofensywie też radził sobie Sreczko bardzo dobrze. No ale jednak faktycznie przyjęcie i partner na przyjęciu Bartka Bednoża, bo do samego występu Bednoża chyba zastrzeżeń dużych mieć nie można. No ale ani Milate Badipur, ani tam Niko Pęcze wchodzący na chwilę, to nie były postaci, które były w stanie pomóc Skrze. No i jako cała, faktycznie tutaj cała linia przyjęcia prowadzona, nazwijmy to, przez libero Kacpra Piechockiego po prostu nie spisywała się zbyt dobrze. No i to jest w ogóle ciekawy przyczynek też do dyskusji, co w tej Skrze tak naprawdę do końca nie gra, no bo o ile jeszcze w Plus Lidze oni są faktycznie na drugim miejscu po tej rundzie z dużą przewagą nad resztą, no to raz, że grali aż 10 meczów u siebie, a wiemy doskonale, jak świetnie akurat radzili sobie we własnej hali, przede wszystkim dzięki no naprawdę piorunującej zagrywce. No a po drugie Europa i świat mocno też zweryfikowały ten zespół, a chyba no w Bełchatowie cały czas gdzieś sam awans powiedzmy do finału w Plus Lidze, no to chyba nie jest szczyt marzeń, zwłaszcza, że no widać, że nawet, tak jak mówiłem, no chyba niespecjalnie dobrze grająca Zaksa, bo Zaksa zupełnie praktycznie bez Łukasza Wiśniewskiego, który chyba tylko 4 ataki wykonał, no i Zaksa przede wszystkim z słabym jak na siebie samym Dero, mimo to wygrywa za 3 punkty, no to coś w tej skrzynie działa i gdzieś trzeba szukać poprawy. No i czytałem opinie takie na przykład, że może brakuje właśnie tego przyjęcia i może trzeba szukać ratunku na przykład w zestawieniu Niko Pęcze w Pilate Badipur, no bo Bartosz Bednosz przy swojej dużej sile ataku i dużym potencjale w tym elemencie, przynajmniej na poziomie Plus Ligi, bo też znowu ten wyższy poziom go trochę zweryfikował, no to jednak w tym przyjęciu tworzy duże problemy. No a nie ma obok siebie Stefana Antigi, nie ma obok siebie Michała Winiarskiego, nie ma obok siebie Pawła Zadorskiego, jak to kiedyś w Skrze było w przypadku Bartosza Kurka. I efekty są trochę takie, jakie są. Co wy o tym sądzicie? Jeśli nie miałbym to ocenić, co jest największym problemem Skry, to właśnie składałbym zdecydowanie na element przyjęcia, czyli no, ten ofensywnie grający Bednosz trochę nie jest najmocniejszym punktem w przyjęciu tego zespołu. Jeśli się go zdejmie z ławki, no to z kolei pojawia się problem z kończeniem ataków. No i tak trochę ciężko jest określić, co dokładnie tutaj może być przyczyną tej sytuacji. Zdecydowanie widzę w Skrze, że oni najwięcej korzystają w ataku ze środkowych i to jest drużyna, która rzeczywiście w statystykach to wychodzi, że gra najwięcej środkiem, no a największy ma problem z kończeniem piłek właśnie ze skrzydeł. Coś w tym może być, ale okej, problemem może przyjęcie samo, nie wiem, oczywiście musiałbym spojrzeć do twoich magicznych cyferek, ale przyjęcie samo chyba nie może wyglądać aż tak źle, jeżeli no 30% ataków, które wykonują zawodnicy Skry, jak sam pisałeś, to na tle na przykład drugiej drużyny, gdzie 22% to są środkowi, jest to Zaksa właśnie i potem Indyk Polazet z Olsztyn, no to te 30% ataków, udziału ataków środkowych we wszystkich atakach z PGS Skry Bełchatów, to jest bardzo duży współczynnik, no a to nie byłoby możliwe, gdyby nie w miarę przyzwoite przyjęcie. No to pytanie, czy z tym przyjęciem jest tak, że po prostu za dużo jest popełnianych błędów w tym przyjęciu, które uniemożliwiają wyprowadzenia akcji, ale jak już przyjmą dość dobrze, przynajmniej do 3-4 metra, to jakoś to funkcjonuje, czy po prostu faktycznie to przyjęcie jest słabiutkie, a ratuje Grzegorza Łomacza i Skrę tak naprawdę tylko to, że z naprawdę bardzo trudnych piłek i bardzo słabych przyjęć Grzegorz Łomacz potrafi grać do Sreczko Lisinaca, który po prostu to kończy. Znaczy, jeśli chodzi o element przyjęcia, no to dobrze przyjmujący, powiedzmy, Pęczew i Ebadipur mają problemy w atakiem, no i jakby na tym chciałem się skupić, czyli że oni jak dobrze przyjmą, no to i tak jest problem z tym, żeby oni kończyli piłki, a akurat Grzegorz Łomacz trzeba starać się robić wszystko, żeby jak najwięcej tych piłek środkowych, nieważne czy to przyjęcie jest bardzo dobre, czy może jednak wystawa na środek jest ryzykowna, no a wiemy, jakie monstrum na środku no Grzegorz Łomacz ma, w postaci oczywiście Sreczko Lisinaca. Do niego akurat nie trzeba jakichś wyrafinowanych piłek, on po prostu wyskoczy wysoko i uderzy i nie będzie co z tą piłką po drugiej stronie robić, A wiemy też, że Grzegorz Łomacz akurat na środek grać umie i zawsze umiał i zawsze chętnie z tego korzystał. Natomiast moim zdaniem, no nie wyobrażam sobie, powiem szczerze,
gry na dłuższą metę z kry bez Bartka Bednoża z prostej przyczyny. No Mariusz Wlazły po prostu na wysokiej piłce, no to jest cień tego zawodnika, którym był jeszcze kilka lat temu, już nie mówiąc o tym, co było lat temu około 10 i więcej, kiedy praktycznie w pojedynkę całą ligę kładł na łopatki. No ale teraz niestety, no Mariusz Wlazły na tej wysokiej piłce i to w meczu z Zaksą było bardzo boleśnie widoczne dla wszystkich sympatyków i osób związanych ze Skrą. No, to nie jest już w tym momencie opcja tak naprawdę do walki o medale. I on musi mieć kogoś innego. No Sreczko próbuje gdzieś bić z pierwszej strefy, z szóstej strefy, no ale to są jednak incydentalne przypadki. Natomiast no zawsze są sytuacje z gorszym przyjęciem. Poza tym zawsze mamy jeszcze kontry po obronach na przykład, gdzie też ciężko w obronie piłkę dograć na nos, czy nawet na trzeci metr często. I ktoś te piłki kończyć musi. No a skoro nie kończy ich Wlazły i jeszcze zabraknie Bednoża, to nie wiem, jaki pomysł miałaby Skra na to. Czyli jeszcze odnośnie Mariusza Wlazłego, ty mówisz o wysokich piłkach. No ja bym to może jednak rozszerzył, że Mariusz w ogóle w ostatnim czasie wydaje się nie być w swojej najwyższej formie już w ogóle na przestrzeni tego sezonu. Też problemy z kontuzjami. Tak, problemy z kontuzjami, tam między innymi ten uraz żeber, jeśli dobrze pamiętam. No przypomnijmy sobie chociażby ten ostatni mecz z Skry Bełchatów z Zaksą, no to chyba bardzo rzadko się zdarza, żeby w jednym spotkaniu atakujący przekroczył linię trzeciego metra aż 4 razy, a taka sytuacja miała miejsce w tym meczu. No właśnie, no i rywal PGS Skry Bełchatów w ostatnim meczu ligowym, no i również już można powiedzieć takie nemesis PGS Skry Bełchatów, bo ta Zaksa przez ostatnie kilka sezonów to w zasadzie tłucze tę PGS Skry Bełchatów w tych kluczowych meczach, tam chyba Puchar Polski to był ten jeden taki mecz, gdzie faktycznie tam PGS Skra Bełchatów ograła Zaksę, no ale poza tym no to... No i jeszcze super puchar w tym sezonie, tylko tutaj zawsze pozostaje pytanie, jak poważnie traktujemy akurat te rozgrywki. Dokładnie. No wtedy pamiętam, że nawet po super pucharze chwaliliśmy Bartka Bednoża, teraz jakoś ta historia zatacza krąg i znowu zastanawiamy się nad rolą Bartka Bednoża w PGS Skrze Bełchatów, no ale wracając do wspomnianej przeze mnie Zaksy, no to jest jednak ta różnica, która jest bardzo widoczna. Sam Dero, koń pociągowy drużyny. No i nie wiem, czy w naszej lidze taka jedna wybitna jednostka, no bo na tle naszej ligi jednak sama Dero chyba taką jednostką trzeba ochrzcić. No czy to nie jest tak naprawdę klucz do tego, żeby cały system gry drużyny pozwolił po prostu wejść na wyższy poziom? W Skrze takiego lidera na skrzydłach po prostu nie widzę. Jeżeli takim liderem ktoś ma w tej drużynie być, no to moim zdaniem tylko Bartek Bednoż. I dlatego też po prostu musi grać, bo nawet jeżeli teraz nie zawsze to widać, no to może być to widać chociażby przez to, że się ogra, coraz więcej będzie czasu spędzał na boisku, no i poprawi oczywiście też przyjęcie, no bo to może trochę go stopować momentami, no ale jeżeli chodzi o te trudne piłki, no to moim zdaniem dla Bartka nie ma alternatywy, więc prędzej Niko Pęczew, Bartek Bednoż niż Milate Badipur z Bednożem. No właśnie, bo pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Do tej pory Bartek Bednoż jako podstawowy zawodnik to walczył o 10. miejsce z Indykpolem AZS-em, a w tamtym sezonie w Skrze nie grał praktycznie wcale, a jak już grał, to na prawym skrzydle pod koniec sezonu. No także też on na pewno potrzebuje po prostu czasu, żeby trochę gdzieś okrzepnąć w tej roli lidera drużyny walczącej o tak wysokie cele, przynajmniej na tym krajowym podwórku. Natomiast tak was też gdzieś słuchając, tak się zastanawiam i nie widzę w tej naszej lidze ani jednego chyba zespołu, o którym nie można by było powiedzieć, że nie ma jakiegoś słabego punktu. No bo nie da się ukryć, że nawet Zaksa, no to gdzieś ten Rafał Buszek i jego atak jest jakimś tam troszeczkę piętą achillesową tego zespołu i to było właśnie widać w starciach choćby na klubowych mistrzostwach świata. No rzuca się w oczy trochę ten element u niego kulejący, natomiast jego styl jest taki, że chyba próbuje często powtarzać akcje i nawet to mu się jakoś niespecjalnie chyba udaje, czyli no nie sili się na mocne ataki, stara się szukać jakiś kiwek, obić bloków, nabić na blogi ponowienia akcji, ale no akurat na klubowych mistrzostwach świata rzeczywiście niespecjalnie to spełniało swoją rolę i no nie ocenę pozytywnie występu Rafała Buszka na tym turnieju. Rzeczywiście, jeśli miałbym już doszukiwać się jakiejś słabości Zaksy, bo no jeśli gdzieś szukać, to akurat chyba najmniej w Zaksie, no bo jakby nie patrzeć, wiadomo jak oni grają, jaki mają bilans widzę i tak dalej. No ale rzeczywiście, Michał, jeśli szukać jakiejś słabości w Zaksie, no to wskazałbym na obsadę przyjęcia do pary z samym Dero. Specjalnie też was o to zapytałem z tego względu, że chciałem płynnie przejść do tego, co za plecami tej dwójki,
A no to tylko Warszawa ostatecznie kończy fazę zasadniczą, znaczy pierwszą rundę fazy zasadniczej na miejscu trzecim. No i to jest znowu drużyna, w której znowu można wskazać taki jeden zdecydowanie słabszy punkt gdzieś tam na tych skrzydłach właśnie, bo myślę, że to o tym trzeba powiedzieć. No i to jest w przeciwieństwie właśnie gdzieś czy do Zaksy, czy do... No może nie właśnie, nie, może nie w przeciwieństwie do Skry, tutaj akurat nie, ale jest to prawe skrzydło. Jest to prawe skrzydło, ale i Wojtek Włodarczyk, który akurat ten ostatni mecz Oniko Warszawa był dla niego bardzo udany, ale pamiętam, że tak naprawdę o Wojtku Włodarczyku też mówiliśmy na początku niepochlebnie, no ale jeżeli odwołujemy się do aktualnej formy drużyny, w której Wojtek wygląda już nieco lepiej, no to tak, Niko Georgiew, trochę śmieliśmy się przed sezonem, że okej, że to on może być królem bloków i to nie bloków punktowych, które zdobywa on, a bloków, które inni zdobywają przy jego atakach. Tak nie było, on nie mylił się wbrew pozorom aż tak dużo, jak ja trochę się spodziewałem, no ale może też nie mylił się z tego powodu, że był oszczędzany na tych trudnych piłkach i tutaj zdecydowanie Bartek Kwolek wziął na siebie te trudne sytuacje i może właśnie z tego wynika to, że Niko po prostu nie miał aż tylu błędów. Ale zgadzam się z tym, że jest to zawód, tak? On miał zjeść ligę i nie powiem, że liga zjadła jego, ale na pewno pewną niestrawność ma. Faktycznie rzuca się w oczy to, że ten Georgiev nie robi jakoś nie wiadomo jak dużo błędów, nie jest jakoś tak często podbijany, ale... Podbijany to może jest właśnie. Nie jest aż tak często blokowany, może nie popełnia tak wiele błędów, myślę. Myślałem, że właśnie więcej będzie tych bezpośrednich bloków na nim, ale no tutaj się zgadzam. Może to jest też kwestia czasem a to zwolnienia ręki, a to wybrania trochę łatwiejszego dla obrońców sposobu ataku, albo po prostu tego o czym Piotr mówił, że on tych najtrudniejszych piłek akurat raczej nie dostaje. Natomiast ja mówię, że niewyraźnie powiedziałem, bo mi właśnie chodziło o to, że nie jest tak często blokowany. A powiedziałeś nie robi tak dużo błędów. Dlatego. Okej. No to nie, to chodziło mi o to, że nie jest często blokowany, natomiast zmierzałem do tego, że on po prostu mało ataków kończy po prostu po jego atakach jest mało bezpośrednich punktów. No i to rzeczywiście rzuca się w oczy. Wchodzący za niego Sharon Vernon Evans miewa mecze bardzo różne, chociaż już kilka takich bardzo dobrych zaliczył, na przykład na Podpromiu, ale. Mówiliśmy przedtem o tym, że z takim zdecydowanym liderem Zaksy, zwłaszcza w ataku, jest Sam Dero. Tak tutaj chyba to samo można powiedzieć o Bartku Kwolku, który no, gra bardzo równo i ustabilizował swoją grę na moim zdaniem bardzo wysokim poziomie. No, taki remont, który on poprawił względem poprzedniego sezonu, wydaje mi się, że jest przyjęcie. On raczej słynął zawsze z tego, że jest niezbyt pewny w tym elemencie, dosyć chyba odstaje. Ale jeśli patrzysz na ten sezon, no to moim zdaniem zrobił bardzo duży postęp i chyba tylko jeden taki mecz się przytrafił, że on był zdjęty z boiska właśnie przez to, że dawał się trafiać na przyjęcie. To był chyba mecz z Zawierciem, a pozostałe spotkania, no jak dla mnie zdecydowany lider Unika Warszawy. I właśnie osoba Bartka Kwolka chyba w jakimś tam sensie potwierdza też moją tezę, a mianowicie no, pytanie, czy Bartek Kwolek już nie jest... tą jednostką faktycznie może nie wybitną na skalę naszej ligi, ale na pewno robiącą różnicę, bo przy tak wyrównanej stawce, gdzie te mecze bardzo często toczyły się na przewagi, no Oniko Warszawa nie straciła chyba punktu od 4 czy 5 spotkań, natomiast to nie było tak, że ona tych punktów nie mogła stracić, bo tam kilkukrotnie były gry na przewagi i wtedy właśnie uruchamiał się Bartek Kwolek. No, jeżeli ja na początku sezonu mówiłem, że może Tom Russo będzie takim money time playerem, no to tym money time playerem właśnie jest Bartek Kwolek i to on zrobił różnicę i to on wygrywa Warszawie punkty i to myślę, że właśnie przez to, że no, on wchodził na zagrywkę w kluczowych momentach, Warszawa jest akurat na miejscu trzecim, a nie na przykład na miejscu szóstym bądź miejscu siódmym. No tak, jak najbardziej się zgodzę. Nie mamy akurat takiej statystyki, ile on zdobył punktów serwisem przy grze na przewagi, ale podejrzewam, że pod tym względem jest numerem jeden w plus lidze. Trudno mi sobie przypomnieć. No Bartek Bednosz też akurat, on potrafił też kończyć sety asami serwisowymi i też mu się to kilkukrotnie udawało. Także no dwóch naszych młodych Bartków z przyjęcia akurat, jeśli chodzi właśnie o tę zagrywkę w końcówce, no tak mi się przypomina, kiedyś tu Mariusz Wlazły. Często było tak, że ze Skrą się walczyło, aż szedł Mariusz Wlazły na zagrywkę i było po secie na przykład.
No to teraz często tak właśnie, zwłaszcza w tych ostatnich spotkaniach, wygląda to w przypadku Bartka Kwolka, zwłaszcza na Torwarze. Tam ta zagrywka mu, no, co chyba też logiczne, we własnej hali najmocniej siedzi i tam nawet tak pisałem, że może mieć Oniko taki sposób, że po prostu w momencie, gdy dochodzi do tej wyrównanej końcówki, do gry na przewagi, no, wystarczy pilnować własnego przyjęcia, wystarczy kończyć pierwszą akcję. Nie trzeba się jakoś specjalnie wysilać, po prostu trzeba czekać, aż to obejście w końcu wypadnie na Bartka Kwolka. No, a ten już bierze sprawy wtedy w swoje ręce. Bo to nie są, to trzeba podkreślić, to nie są trudne zagrywki, bo to już jest sztuka. Posłać naprawdę trudną zagrywkę, nie zepsuć w takim stresowym momencie, gdzie też ta gra, pamiętajmy, trwa już często prawie pół godziny bez większych, dłuższych przerw i gdzieś te mięśnie też to pewnie czują. I nie tylko trafić, ale trafić tak, żeby przyjmujący w ogóle nie był w stanie utrzymać tej piłki w grze. I to niezależnie od tego, kto na tym przyjęciu występuje w zasadzie. A inne pozycje w drużynie Oniko Warszawa? Filipie, środek, rozgrywający, Antoine Blizzard na plus, na minus. Z punktu widzenia Wygraj Plus Ligę zdecydowanie na plus, bo on tych bloków, ataków, zagrywek punktowych ma bardzo, bardzo dużo. No, zdecydowanie najwięcej ze wszystkich rozgrywających, ale jak samo jego rozegranie, jak inne pozycje, co może jeszcze Warszawa poprawić, żeby no, może nawiązać nawet rywalizację o medale albo o to, żeby w ogóle wejść do finału rozgrywek. Wspomniałeś na początku o środkowych i przyszło mi takie określenie, że chyba coś, co mi najbardziej do tej drużyny pasuje, do tej konkretnej pozycji, to oni są chyba tacy trochę przeźroczyści i oni się jakoś nie wyróżniają, albo bardzo na minus, albo bardzo na plus. Jakoś chyba stosunkowo nie atakują dosyć często. No i właśnie to takie określenie przeźroczyste mi do nich chyba najbardziej pasuje. Z kolei jeśli chodzi o Antoine'a Blizzarda, to pamiętam taki odcinek, gdzie rozmawialiśmy o tak zwanych ofensywnych rozgrywających. No i rzeczywiście, robiąc te statystyki, zauważyłem, że no, Blizzard punktuje ponad raz na set. To jest jedyny rozgrywający, któremu taka sztuka się udaje. A pozostali w tej kolejności, pozostali w tej klasyfikacji są Grzegorz Pająk, Terwaport i Komenda. No ale różnica między nimi jest jakieś 0,3 punkta, więc to jest bardzo dużo na korzyść Francuza. No i chociażby ten ostatni mecz z Radomiem pokazał, co on potrafi. On zaliczył 4-punktowe bloki. I to chyba dwa pojedyncze. Ogólnie podoba mi się właśnie gra Francuza pod kątem takim ofensywnym. Natomiast jeśli chodzi o rozegranie, moim zdaniem jest tam jeszcze trochę rezerwy, ale widać postęp moim zdaniem tego rozgrywającego, jeśli chodzi o to, co było na początku sezonu w elemencie rozegrania, to, co widać ostatnio. No właśnie, pamiętajmy, że to jest młody wciąż zawodnik i zawodnik, który po raz pierwszy w ogóle występuje poza swoją rodzimą ligą. No dokładnie, a pytając różne osoby z klubów o kryteria wyboru zawodników, którzy trafią do klubu, często właśnie podaje się charakterystykę psychologiczną, czyli jak zawodnicy poradzą sobie w danym środowisku nowym dla siebie. No jeśli to był jego pierwszy rozbracz z rodzimym krajem, no to mógł zareagować różnie, być może po prostu potrzebował czasu na lepszą aklimatyzację, lepsze poznanie swojego zespołu, a na pewno miał pewne ułatwienie w postaci oczywiście francuskiego szkoleniowca, czyli Stefana Antigi. No i pewnie Guillauma Samiki, że też bardzo możliwe, że obaj przyczynili się do tego, żeby Francuz możliwie najlepiej się wkomponował tę drużynę ze stolicy. No właśnie, i ciekawe tak naprawdę, na co Oniko stać. Ten początek sezonu niezbyt udany i gdzieś tam wydawało się, że może ten no, bardzo z dużą pompą rozpoczęty projekt gdzieś na zgliszczach Politechniki Warszawskiej tutaj może się okazać sporym niewypałem. No teraz po połowie sezonu, gdy jesteśmy już znacznie mądrzejsi, gdzie przede wszystkim każdy z zespołów już zagrał ze wszystkimi rywalami, no to wygląda na to, że Oniko nie tylko w tabeli, ale i jeśli chodzi nawet o samą grę i też to, co pokazało w starciach z tymi dwoma zespołami wyżej, bo to pamiętajmy, tam co prawda bez punktów Oniko, ale 1-3 w Kędzierzynie i 0-3 w Bełchatowie, czyli dwa mecze wyjazdowe i tam wszystkie sety były naprawdę bardzo bliskie. Wydaje tak, się, zwłaszcza, że... tak, zwłaszcza pamiętam ten mecz w Bełchatowie, który oglądając miałem wrażenie, że równie dobrze ten wynik mógł pójść w drugą stronę i Skra rzeczywiście wygrała tam w trzech setach, ale to nie było aż takie pewne patrząc po przebiegu spotkania. A jeszcze pozwolę, że się
wetchnę na chwilę odnośnie Politechniki, to oprócz tego, że ja widzę jakiś tam postęp w rozegraniu Antoine'a Blizzarda, to chyba zwłaszcza poprawił swoją grę Wojciech Włodarczyk i moim zdaniem to miało kolosalne znaczenie do tego, że oni no, teraz mają już serię 6 kolejnych wygranych i, no, i biorąc pod uwagę, że niektóre kluby mają więcej meczów przegranych z rzędu, no to jest jednak dobry wynik. I trzeba to zauważyć. No, Wojciech Włodarczyk naprawdę poprawił swoją grę względem poprzedniego, względem, przepraszam, a początkowych meczów sezonu. No właśnie, gdzieś powoli zaczyna nawiązywać do tego, co pokazywał w Olsztynie. Jeśli będzie w takiej formie jak w Olsztynie, na przykład w tej drugiej części sezonu i zwłaszcza w playoffach, Wojtek Włodarczyk, jeśli Bartek Kwolek utrzyma swoją formę, no to nawet przy jakichś tam problemach na prawym skrzydle, no to Oniko może być bardzo groźny. Oniko, Piotrze, coś jeszcze na temat Warszawian? Tak, na temat Warszawian i ogólnie naszej ligi jeszcze dodam tyle, że jak masz dwóch z trzech skrzydłowych, którzy są w stanie kończyć wysokie piłki, no to w naszej lidze to już jest dużo. To już jest o jeden więcej niż w każdym pozostałym zespole. No może nie w każdym. No właśnie, jeśli chodzi o te wysokie piłki, no to akurat za plecami Oniko na sam koniec, gdzieś dopiero za plecami Oniko wylądował Trefl Gdańsk, który przez większość, no może nie przez większość, bo tam to też się różnie mieszało, ale pod koniec tej rundy wydawało się, że to oni właśnie skończą na trzecim miejscu. Ostatecznie Oniko to był trzeci i ostatni zespół, który przekroczył barierę powiedzmy dwóch punktów zdobytych w meczu. No a później już mamy zespoły poniżej 30 punktów. Dość szeroka i wyrównana grupa właśnie trzech zespołów. Asseco Resovia, Jastrzębski Węgiel, czyli zespoły, które w tamtym sezonie znalazły się w czwórce. No i właśnie Trefl Gdańsk. O Treflu chciałem porozmawiać z tego powodu, że to jest akurat drużyna, która tak naprawdę, gdyby tak spojrzeć na sam potencjał ofensywny skrzydeł, no to wydaje się chyba nawet numerem jeden w całej lidze. A tymczasem no jednak nawet w trójce ich nie ma. I muszą dalej drżeć. Może nie o szóstkę, chociaż tam też różnica jest niewielka, no ale na pewno już choćby o czwórkę, która da przynajmniej przewagę parkietu, jeśli chodzi o te starcie ćwierćfinałowe. Szukaliśmy pięty achillesowej innych drużyn, no to i poszukajmy pięty achillesowej Trefla Gdańsk. No i jest to przyjęcie chyba, bo chyba nie osoba Damiana Szulca jako atakującego, bo tutaj radzi sobie bardzo dobrze. Chyba również nie środkowi, którzy no, mają bardzo wysoką skuteczność, efektywność w ataku i w bloku też radzą sobie dobrze, ale to przyjęcie i chyba tak właśnie wygląda nasza liga. Jak się spotka drużyna z mocną zagrywką albo drużyna, której na przykład ta zagrywka mocna siądzie, no to Trefl Gdańsk ma bardzo duże problemy, no i pokazał to chociażby na początku sezonu, gdzie ta zagrywka na przykład siedziała Katowicą, no i one wywiozły finalnie 3 punkty z Gdańska. No i, ale z kolei, jeżeli trafi się drużyna, która tą zagrywką jakoś nie jest w stanie ukąsić ani Artura Szalpuka, ani Mateusza Miki, no to wtedy TJ Sanders gra sobie dość komfortowo, swobodnie i wtedy faktycznie może te opcje wykorzystywać. Ale to jeszcze tylko skończymy. A jednak się wetnę, bo później będzie to nieaktualne. Chciałem tylko powiedzieć, że tam mówisz ukąsić Artura Szalpuka, ukąsić Mateusza Mikę. Ja tu myślę, że też problemem dużym Trefla jest Maciej Olenderek, no bo to jednak nie jest, podobnie zresztą jak w przypadku Skry, libero, który najlepiej w tym przyjęciu gra i trochę też on sam często bywa problemem. I też pozwolę, że się wtrącę. Weźmy pod uwagę, że kilku spotkań nie rozegrał Mateusz Mika, tylko jednak w jego miejscu pojawiał się Wojciech Ferenc, a przecież znamy jego historię, powrót po ciężkiej kontuzji, dlatego myślę, że jednak trzeba też wziąć pod uwagę to, że no, Mateusz Mika, czyli taki chyba, można powiedzieć, chyba śmiało najlepszy zawodnik teoretycznie tej drużyny, no jednak często na boisku nie przebywał. Dobrze, silne skrzydła, silne lewe skrzydło, ale ani Artur Szalpuk, ani Mateusz Mika to nie są Wilfredo Leon czy Osmany Juan Torena, no oni z tych piłek wystawionych gdzieś z głębi pola też potrafią się męczyć. No i z tymi skrzydłami to ja osobiście chyba się tak do końca nie zgadzam. Mateusz Mika w formie i w optymalnej dyspozycji fizycznej, tak. Artur Szalpuk myślę, że nie do końca. No ale okej, jest również Damian Schulz, no i to Damian Schulz chyba jest najjaśniejszą postacią
Trefla Gdańsk. On miał ten swój taki zwariowany moment, w którym no te jego cyfry, które wykręcał na przykład w starciu tam, z tego co pamiętam, z BBTS-em Bielsko-Biała, no to były naprawdę cyfry nieprawdopodobne. No i może panowie, wy coś więcej, bo już tak moje posiadanie mikrofonu w kwestii Gdańska jest bardzo duże, a może ktoś chce coś dodać? Ja myślę, że tu nie ma co się za bardzo rozwodzić, bo to nie jest gdański set, tylko szósty set. Ja tu chciałbym się bardziej zastanowić troszkę nad czym innym, no bo gdzieś tam powiedzmy na początku, może niekoniecznie, ale już w tej zwłaszcza dalszej części tej naszej pierwszej rundy, no mieliśmy naprawdę, mogliśmy chwalić wielokrotnie i grę Trefla i grę Oniko. No a zupełnie inne głosy były, jeśli chodzi o grę Jastrzębia i zwłaszcza Sekoresowi. No a tutaj tak naprawdę można powiedzieć, że te zespoły, wszystkie różnice po tej pierwszej rundzie na koniec są minimalne. I tu znowu pytanie, skoro Jastrzębie i Resowia grały niby tak słabo, no bo tej krytyki, przyznajcie, chyba było naprawdę dużo, no to co będzie, jeśli zaczną grać lepiej? I czy jednak okaże się, że to będzie mieli czwórkę może taką samą jak przed rokiem? No rzeczywiście, te cztery zespoły w tabeli dzieli tylko 3 punkty. Nie wiem, później może przejdziemy do takiego ogólniejszego podsumowania, ale dla mnie Jastrzębski Węgiel to do tej pory taki największy rozczarowanie z tych takich, nazwijmy to, zespołów w górnej połówki tabeli. To znaczy, no myślę, że nikt przed sezonem nie zakładał, że oni na pół metku rozgrywek będą mogli być niżej od Asekoresowi, biorąc pod uwagę, jak bardzo zmienił się skład Resowi. I w opinii wielu i w mojej też właściwie, no skład jest teraz trochę słabszy w Rzeszowie. No bardzo mało zmian było w Jastrzębiu, mimo że utrzymali większość zespołu. Wydawało się, że powinni swoją grę teoretycznie jeszcze tylko poprawić. No oni po półmetku rozgrywek wylądowali na 6. miejscu i rozpatrując poszczególne wyniki, to z tą piątką wyżej w tabeli nad nimi zanotowali komplet porażek z wyjątkiem pierwszego meczu sezonu, kiedy oni zagrali z Iskrą Bełchatów, wygrali 3-1. Przegrali z Kędzierzynem, przegrali z Warszawą, Gdańskiem, Resowią. Oprócz tego trafiły się porażki z Olsztynem, no i całkiem niedawno z Espadanem 2-3, więc Jastrzębski Węgiel moim zdaniem to jest takim największym zawodem właśnie w tej górnej połowie tabeli. A bierze się to chyba głównie z tego, że nie najlepszy start sezonu i przez dłuższy czas był moim zdaniem kiepsko dysponowany Hidalgo Oliwa. Nie najlepiej też gra Maciej Muzaj, no i bardzo szarpnął swoją formą i sprowadzony za tego, który miał być pierwotnie, za Kevina Tilly, Rodrigo Quiroga i Jason DeRocco, miewały mecze różne. Bardzo niestabilna drużyna na pewno. Tu jest spore pole na poprawę i myślę, że jeśli ktoś tutaj ma zaatakować z tych niższych pozycji, tam powiedzmy 6., 5. miejsce, no to na pewno Jastrzębie może swoją grę poprawić jeszcze. Do tego, co powiedziałeś, Filipie, jeszcze dodałbym to, że Lukas Kampa nie czaruje tak jak w zeszłym sezonie. No ten zeszły sezon był nieprawdopodobny, no bo tak jak ja pamiętałem jeszcze Lukasa Kampę z Czarnych Radą, no to on był dobrym rozgrywającym, ale tylko dobrym. Poprzedni sezon miał moim zdaniem w niektórych momentach, w niektórych spotkaniach wręcz wybitny. Jeżeli chodzi o ten sezon, to chyba jest po prostu dobry Lukas Kampa, ale już ten właśnie z uwagi na ten poprzedni trochę wyżej jest poprzeczka postawiona. No i pytanie, czy Jastrzębski Węgiel w ogóle jest w stanie wejść na taki poziom gry, jaki prezentował w zeszłym sezonie, bo i nie wiem, czy tamten, bo mieliśmy też takie małe wątpliwości w tych pierwszych odcinkach, czy to Jastrzębie będzie w stanie powtórzyć ten sezon. Ja nie wiem, czy tutaj akurat to, że nie wiem, Rodrigo Quiroga czy Jason DeRocco odstają, jest największym problemem. Wydaje mi się, że okej, no może Salvador Hidalgo Oliwa faktycznie nie miał tego początku sezonu najlepszego, wrócił do lepszej gry, ale no on sam tego nie udźwignie, a ja nie wiem, no statystycznie może Maciej Muzaj wygląda dość dobrze, ale mnie akurat jego gra aż tak bardzo nie przekonywała. No i tutaj jest różnica i tutaj jest też pytanie, czy Maciek Muzaj w ogóle zrobił krok naprzód w tym sezonie, bo ja tego nie widzę, w sensie dla mnie to jest dokładnie ten sam Maciek Muzaj, co w zeszłym sezonie, który no skacze bardzo wysoko i ma przebłyski naprawdę genialnych rozwiązań w ataku, ale jednocześnie przeplata je bardzo dużą liczbą błędów i zastanawiam się, czy my jeszcze możemy mówić o Maćku w takim nieco lekceważącym, pobłażliwym tonie, że to jest wciąż zawodnik młody, no bo chyba już czas, żeby
zaczął decydować o obliczu drużyny, a tego nie robi. No to jest czas, bo to już jest jego kolejny sezon w szóstce Jastrzębskiego Węgla, więc tutaj już nie możemy o nim mówić, że on potrzebuje jeszcze troszkę tego czasu, jak na przykład Bartek Bednosz. To są równolatkowie, no ale no Maciek Muzej już takie doświadczenie ma i to już go nie można tłumaczyć, że on jeszcze gdzieś tam musi troszkę okrzepnąć jako lider, bla, bla, bla. No nie, no on tym liderem być powinien i on faktycznie punktów zdobywa dużo. Jak tam spojrzymy właśnie w te zbiorcze statystyki Filipa, no to faktycznie na tle innych atakujących ligi wygląda, zwłaszcza jeśli chodzi o sam element ataku, naprawdę bardzo dobrze. No ale też ma pomoc Oliwy, to jest drugi najczęściej atakujący, bodaj przyjmujący w lidze. Więc widać, jak mocno. Zaraz podera. Tak, zaraz więc widać, jak mocno jednak jest Maciek Muzej odciążany. No i przede wszystkim to, czego może do końca cyfry nie pokazują, a przynajmniej nie takie, powiedzmy, dość ogólne. Trzeba byłoby wejść dużo głębiej, dużo bardziej zaawansowane statystyki. Ale ja mam wrażenie, że on zwłaszcza w końcówkach często nie daje rady. I to było na przykład widać, to zapamiętałem akurat dobrze, mecz w Urani. To jeszcze był w sumie taki etap dość początkowy tej rundy, ale tam z jednej strony ciągnął bardzo mocno grę w ataku przez swojego zespołu, tak naprawdę przez cały mecz, no ale później te końcówki właśnie dlatego, że on te ataki psuł, Jastrzębie przegrywało. Natomiast jeszcze wrócę do postaci Salvadora Hidalgo Oliwy. Jedna rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę, dużo się mówiło, że on jest w gorszej formie fizycznej. Wizualnie było to widać. Jeśli chodzi o same zdobycze punktowe, to w ataku powiedzmy i obciążenie tym atakiem, to może nie aż tak bardzo, ale ja zwróciłem uwagę na dwa elementy, o których akurat zawsze mówi się, że no, ta fizyka tutaj jest dość mocno widoczna. I Hidalgo Oliwa serwuje o 11 setnych asa mniej na set i blokuje o 10 setnych, a może na odwrót. Ale jakoś, jak w każdym razie w obu przypadkach jest to około 1/10 punktu mniej na set, zarówno na zagrywce, jak i w bloku. No, czyli w tych elementach, gdzie siłą rzeczy ta fizyka odgrywa bardzo dużą rolę. No i myślę, że to też potwierdza, że Kubańczyk z niemieckim obywatelstwem, ale nadal bez zgody na grę w niemieckiej kadrze, no po prostu w tej formie fizycznej faktycznie jest znacznie słabszej. I to się przekłada też później na wyniki całego zespołu. Tak, teraz jeszcze sprawdziłem, że rzeczywiście Hidalgo Oliwa, tak jak ty, Michale, mówiłeś, on jest najczęściej atakującym, przyjmującym na set, a Dero jest zaraz pod nim, a jeszcze spróbuję przemycić jeszcze jedną rzecz z tych moich takich statystyk. Przedtem Piotrek mówił o tym, że trochę słabiej gra Lukas Kampa, no i akurat w przypadku Jastrzębia charakterystyczna rzecz, która wynika z tych moich tabelek, jest taka, że Jastrzębie w całej lidze gra najmniej piłek dośrodkowych. Oni tylko do środkowych posyłają 14, no niespełna 15% piłek, a to jest blisko dwa razy mniej niż, czy nawet dwa razy więcej niż PGS Krabeł Chatów. No i wiele, wiele innych zespołów. No, tutaj zdecydowanie środkowi Jastrzębia pełnią najmniejszą rolę w ataku swojej drużyny względem już w ogóle całej ligi. Nieważne, czy tych zespołów średnio mocnych, słabych i tak dalej. To może, Filipie, jeszcze ciebie poproszę o bardzo krótkie skomentowanie rundy w wykonaniu Resowi. I tego, co się tam działo, bo działo się w sumie wiele i przed tą rundą jeszcze, no bo wiemy, że jednak to nie Elvis Krastins miał tutaj stanowić o sile Resowi na przyjęciu, no i przede wszystkim w trakcie rundy na stanowisku szkoleniowca. Starając się specjalnie tego nie rozwlekać, to trzeba na pewno podkreślić to, że Asseco Resowi udało się spełnić pierwszy cel sezonu, to znaczy oni się dostali do szóstki po pierwszej rundzie, co dało im start w Pucharze Polski. Trafili niełatwo, ale do tego pewnie jeszcze dojdziemy, z kim kto się zmierzy w Pucharze Polski. No, kluczowa sprawa, o której trzeba wspomnieć odnośnie rzeszowskiego zespołu, to przypomnienie oczywiście tego, że przed trzema spotkaniami ligowymi zmienił się trener, powrócił na stanowisko Andrzej Kowal i na razie myślę, że nie ma prawa po prostu do niego się o coś przyczepiać. To znaczy Resowia te trzy spotkania ligowe i dwa spotkania Pucharu CF wygrała bez straty seta i oczywiście można powiedzieć, że nie mierzyła się w tych spotkaniach z Kędzierzynem, z Krą, Warszawą i tak dalej, ale myślę, że ogranie z Padonu Szczecin to jest jakby coś, co warto docenić. Biorąc tym pod uwagę, bardziej, że to Resowia to pierwszy zespół w tym sezonie, który zdołał Spadon ograć w trzech setach. Dokładnie tak. Spadon to jest zespół, który postawił się do tej pory
każdemu przeciwnikowi. To jest jeden z dwóch zespołów, który urwał punkty Zachrze Kędzierzyn-Koźle, bo przypomnę, że Zaksa straciła punkty tylko właśnie z Olsztynem i Espadonem. I oprócz tego, tak jak ty, Michale, mówiłeś, Espadon z Resowią dopiero, czyli w 15 meczu ligi, przegrał spotkanie 0-3. Oprócz tego niepokonani bez straty seta są jeszcze tylko Kędzierzynianie i Skrabełchadów. Także to jest takie zwycięstwo, które no, warto podkreślać, zapisywać zdecydowanie na plus trenerowi Kowalowi. Ja jakoś na razie nie widzę jakiejś specjalnej różnicy w grze Resowi za Andrzeja Kowala i za Roberto Serniottiego. Myślę, że jeszcze jest zbyt wcześnie na takie porównania, ale jeden aspekt taki bez sprawdzania cyfr, bo oczywiście nie mam takiej możliwości. Wydaje mi się, że Resowia stawia na takie rozwiązanie, żeby więcej na wysokich piłkach i więcej na kontrakt grać na drugą linię do przyjmującej gi. I na razie spełnia to swoją rolę. Filipie, tak przerywając, wcinając się zgodnie z obietnicą, no to jeden plus Asseco Resowi Rzeszów i jeden minus. Ten powiedzmy plus największy dodatni i ten plus największy ujemny. Co było dobre tak naprawdę w grze Resowi, a co było złe? No bo ja powiem szczerze, że to jest taki mój problem z Resowią w tym sezonie, że ja nie wiem, jaka jest charakterystyka tej drużyny. Czy ona gra szybko, czy ona gra finezyjnie, czy ona gra na wysokie piłki na skrzydła, czy dokładnie, czy to jest obrona, co jest atutem i co jest tak naprawdę wadą. Bo ja mam wrażenie, że wszystko może zawieść, ale wszystko może się udać w spotkaniu Resowi w tym sezonie. Proszę, nie wiem, czy uda mi się precyzyjnie odpowiedzieć na twoje pytanie. Nad takim największym plusem musiałbym się dużo zastanowić, natomiast największe dwa minusy tego zespołu, jakie mi się od razu rzucają, to po pierwsze przyjęcie, poziom przyjęcia. Resowia robi bardzo dużo bezpośrednich błędów w tym elemencie. A drugi taki element to moim zdaniem rozegranie. Duże pole do popisu jeszcze jest w kwestii rozegrania piłek. Zarówno i dokładności, i wyborów. A natomiast jeśli chodzi o największy plus tego zespołu, to myślę, że składałbym po prostu zawodnika. Moim zdaniem bardzo dobry sezon gra Mateusz Masłowski, zarówno i w przyjęciu, i w obronie. On nie zaczął sezonu jako podstawowy zawodnik. Na początku wychodził Paweł Rusek, a Mateusz Masłowski, jeśli się pojawiał, to tylko do obrony. Natomiast teraz już wywalczył sobie pewne miejsce w składzie i nic takiego innego do głowy nie przychodzi. Po prostu największym plusem, w mojej opinii, na razie jest właśnie libero Resowi. Może na tym zakończmy temat tych zespołów, które zajęły miejsca od 3 do 6. No i za nimi już mamy pewną przerwę. Wydawało się w zasadzie do ostatniej kolejki, że tej przerwy, przynajmniej jeśli chodzi o ten zespół z 7 miejsca, może 8 nawet, tak dłużej nie będzie. No a nawet w zasadzie zastanawialiśmy się do samego końca, kto w tej 6 w ogóle się znajdzie, no bo przecież i Espadon, i Indyk Pola ZS Olsztyn do tej ostatniej kolejki przed Sylwestrowej mieli szansę, że jeszcze w Pucharze Polski zagrają. No ale jednak porażka, tak jak mówiliśmy, pierwsza porażka bez choćby jednego wygranego seta Espadonu z Asseco Resowią. No i też porażka dość bolesna bez punktów w Indyk Polu AZS-u w Sosnowcu spowodowała, no, że ta różnica wynosi już 4 punkty pomiędzy 6 a 7 zespołem. No i też spowodowała, że te zespoły, te drużyny ostatecznie znalazły się też tuż przed 9 Kuprum Lubin. I te wszystkie 3 ekipy moim zdaniem, przy czym w przypadku Lubina musimy tutaj wziąć pod uwagę kontuzję Roberta Techta, która wyłączyła go na większość rundy, no ale właśnie po kontuzji Estończyka wszystkie te 3 drużyny charakteryzuje duża słabość, jeśli chodzi o atak z lewego skrzydła. No i to też gdzieś udowadnia, że niestety, ale niezależnie od tego, jak dobrze gra atakujący, bo akurat i do Janka Hadrawy, i do Bartka Klutcha, i do Łukasza Kaczmarka absolutnie nie można mieć zarzutów. Przecież te wszystkie zespoły prowadzą naprawdę rozgrywający o uznanych, powiedzmy, nazwiskach, co do których no, trudno mieć, powiedzmy, pretensje i trudno ich winić gdzieś tam za gorsze wyniki. No a mimo to widać, że niestety, ale no jak się nie ma odejścia na tym lewym skrzydle, no to o 6 po prostu jest ciężko w tej plus lidze. Nic dodać, nic ująć. Chciałbym tutaj jakąś bardzo mądrą, przełomową myślą się podzielić, ale no chyba doskonale scharakteryzowałeś, Michale, właśnie te 3 drużyny. No i chyba też o tym, jaki
zjazd zaliczył Olsztyn świadczy fakt, że Aluron Virtu Warta Zawiercie, która gdzieś fatalnie rozpoczęła sezon, też z uwagi na bardzo trudny terminarz, no to przełamała się właśnie na spotkaniu z AZS-em Olsztyn wtedy, zdobywając dwa punkty, pierwsze tak naprawdę w sezonie. W historii całych swoich występów plus lidze. Tak, w historii całych swoich występów plus lidze, bo tę historię Warta Zawiercie dopiero pisze. No i zaczęła pisać ją całkiem dobrą, ale o tym jeszcze za moment. No o tym tak naprawdę jaki zjazd zaliczyła AZS Olsztyn świadczy fakt, że 4 punkty traci AZS Olsztyn teraz do 6 miejsca, a z kolei ta Warta Zawiercie, która jest już za tą trójką, o której Michale wspominałeś, to jest 5 punktów za AZS-em Olsztyn. No i ja powiem szczerze, że jeżeli jakiegoś przełomu, rewolucji nie będzie, czy to w postawie Blake'a Shearhorna, czy przede wszystkim Toma Russo, on tam problemy zdrowotne, ale jeżeli chodzi o przyjmujących, no to twoje cyfry też tutaj, Filipie, bardzo dużo mówią. No to jest z tych, powiedzmy, przyjmujących o charakterystyce chyba wydawałoby się bardziej ofensywnej, oczywiście w porównaniu z Robertem Andringą, no to jest to po prostu najsłabszy w ataku zawodnik. Przynajmniej z drużyn, które gdzieś tam są w tej czołowej ósemce, dziewiątce. Więc jeżeli nie będzie przełomu Blake'a Shearhorna, jeżeli nie będzie jakiegoś przełomu Toma Russo, to ja akurat mam obawy o to, czy... Znaczy ja nie zastanawiam się nad tym, czy Olsztyn zakwalifikuje się do szóstki, ale zastanawiam się, czy po prostu nie spadnie niżej, bo konkurencja wcale nie wygląda dużo gorzej teraz. W sensie nie widzę, dlaczego Kuprum Lubin, mając jeszcze na przykład mecz z Olsztynem u siebie, Czarni Radom, czy właśnie nawet Zawiercie, nie miałyby gdzieś tam próbować Olsztyna podgryźć, bo Olsztyn po prostu od połowy rundy gra słabo i to jest Tom Russo, ale to jest po prostu cała drużyna, to są głupie błędy, to jest dekoncentracja, to są również w tych starciach z drużynami słabszymi sety wygrywane na przykład do 15-16 w zasadzie, gdzie pokazują pełnię swojego potencjału, przeplatane następnie no bardzo słabymi setami i po prostu stratą punktów. No i no, może trochę frustracja przeze mnie bije jako kibica Olsztyna, ale po prostu no, mnie to osobiście niepokoi. No i ma pełne zaufanie Roberto Santilli od władz klubu. Uważam, że to bardzo dobrze, bo uważam, że pochopne decyzje nie są najlepsze, w szczególności w przypadku trenerów. Trzeba dać szansę odbudować grę drużyny, ale no, tutaj jest coś, co na pewno mnie niepokoi i coś, co jest dla mnie rozczarowaniem dużym po początku rundy. Pytanie, czy pełne ma zaufanie, czy władze tylko mówią, że ma pełne zaufanie, bo to też nigdy do końca tego nie wiemy. Natomiast no, jeśli chodzi, tylko jedno zdanie dorzucę do tej twojej wypowiedzi. No, Tom Russo to jest, jeśli dobrze pamiętam, Filip, możesz mnie ewentualnie poprawić, ale chyba trzeci najczęściej atakujący przyjmujący w plus lidze. I jednocześnie jest to przyjmujący, który ma poniżej 40% w tym ataku. Dalej jest dopiero gdzieś w okolicach chyba 30 miejsca z Zlatan Jordanow, który no, doskonale wiemy, że już dawno stracił miejsce w składzie MKS-u Będzin. Dalej, jeśli chodzi o tych przyjmujących, którzy tych 40% nie przekroczyli. No i to już mówi chyba wiele o tym, jak wielkie ma Olsztyn problemy na tym lewym skrzydle. Podobnie to wygląda w Szczecinie, ale tam pewnym tłumaczeniem jest fakt, że Jeff Menzel jednak na sporą część rundy wypadł i po prostu nie mógł z jego usług korzystać Michał Mieszko-Gogol. Myślę, że jak Amerykanin wróci, może nie będzie wcale jakimś szóstkowym zawodnikiem, a przynajmniej nie będzie miał tego miejsca jakby pewnego, no ale przynajmniej będzie jakąś opcją. No i tak samo oczywiście w Lubinie, gdy wróci Robert Tech, no to też zupełnie inaczej, myślę, gra Kuprum będzie wyglądała. No i w zasadzie chyba na tym można to podsumować, że może się okazać, że właśnie jeśli gdzieś Olsztyn nie znajdzie opcji na tym lewym, czyli jeśli albo formy nie odzyska Belka, albo gdzieś nie otrzaska się Kanadyjczyk, który coraz częściej dostaje szansę, no to Kuprum i Espadon mają gdzieś perspektywy na lepszą przyszłość, a Olsztyn niekoniecznie. A z tyłu gonią, tak jak Piotr mówił, goni Aluron Virtu Warta Zawiercie. No tu jest w ogóle taka ciekawa sytuacja. Ja się przyjrzałem temu jakoś jeszcze przed tymi ostatnimi meczami.
No ale przyjrzałem się, jak wyglądała gra zespołów od, znaczy jak wyglądała tabela po 9 kolejce, no i jak wygląda w tym momencie. I wtedy trzeci był, pamiętacie może kto, zgadniecie? Kto był trzeci w tabeli po 9 kolejkach? Pewnie Olsztyn. Stawiam na Olsztyn. No to powiem wam więcej. Trzeci w tabeli po 9 kolejkach, czyli tak naprawdę po 60% tej rundy, był GKS Katowice. GKS Katowice, a trzeci od końca był wtedy Aluron Virtu Warta właśnie, bo to był zespół, który zdobył wtedy chyba 5 punktów, właśnie 2 na Olsztynie i później 3 bodaj. Już nie chcę kłamać, więc nie będę zmyślał, no ale w każdym razie... Jednym zdaniem mieli bardzo trudny kalendarz, to trochę ich tłumaczyło. Tak, no i co się okazuje, już minęło 6 kolejek i Zawiercie jest przed Katowicami w tej tabeli i Zawiercie jest też przed Radomiem, tak? Dobrze mówię? Tak. Jeden punkt więcej ma Zawiercie. Przy czym oczywiście wiadomo, no Czarni prawdziwy dramat, jeśli chodzi o kontuzję i tutaj naprawdę no, to ich mocno tłumaczy. Natomiast no, o ile Zawiercie, bardzo dobra końcówka tej rundy, no i mogą patrzeć na pewno z optymizmem. Myślę, że gdzieś złapał wreszcie formę Grzegorz Bociek, no bo pamiętamy, że ten powrót do gry, ten początek sezonu miał naprawdę bardzo trudny, zwłaszcza pamiętam, że te pierwsze sety, gdy często zaczynał w szóstce i nie potrafił skończyć żadnego z 6 czy z 8 ataków, no to teraz gra już znacznie lepiej. Ustabilizowała się gra drużyny Emanuela Zaniniego i naprawdę jestem ciekaw, co pokażą dalej. No, natomiast Katowice grają naprawdę fatalnie od dłuższego czasu. To jest seria już 6 czy 7 porażek. No i w tych ostatnich właśnie 6 meczach tylko jeden punkt zdobyły Katowice. Pod tym względem są najsłabszym zespołem ligi, równo z Kielcami i z Bydgoszczą. Co ciekawe, i Bydgoszcz, i Katowice ten jeden jedyny punkt w ostatnich 6 kolejkach zdobyły w hali Urania, zwanej przecież na początku sezonu twierdzą. To też dużo mówi o tym, jaki zjazd z kolei zaliczyło Olsztyn, że jeszcze tak na momencik do tego wrócę. Oczywiście wracając może trochę wyżej tabeli, to odnośnie Olsztyna trudno oczekiwać, że lepiej będzie grał Jan Hadrawa, a już na pewno trudniej oczekiwać, że lepiej będzie grał Janek Kochanowski, który na razie Kuba wizualnie... Kuba Kochanowski. Chyba treny były ostatnio czytane za... Jakub Hadrawa, Jan Kochanowski, no mogło mi się pomylić. Czyli o grze Kuby Kochanowskiego żadnych trenów żałobnych pisać nie trzeba póki co. Myślę, że wręcz hymny pochwalne. Albo chociaż fraszki. Fraszki myślę, że powinniśmy plany pisać najprędzej, ale wracając do meritum, no myślę, że Kochanowski u swojej gry raczej nie poprawi, a przynajmniej nie powinniśmy od tego wymagać, bo on gra świetnie i zarówno wizualnie, i zarówno pod kątem różnych statystyk, na których w większości jest liderem w tych pozytywnych elementach. Ale żeby łyżeczkę dziegciu do tej beczki miodu dosypać, to faktycznie zagrywka u Kuby Kochanowskiego to jest coś, nad czym mógłby popracować, bo tych błędów jest... Robi dużo błędów, tak. Jest dość dużo, tak, ale tak. Samo to, że jest w stanie... No, dość regularnie punktować z tej zagrywki i zazwyczaj z jednym bądź dwoma asami ten po prostu mecz każdy praktycznie w naszej lidze kończy. A ostatnio w Sosnowcu nawet tych asów było 5, jego rekord kariery. Podpompował sobie jeszcze statystyki w Sosnowcu, Kuba. To w hali, o której się przecież zawsze mówi, że to akurat dla serwujących tych drużyn przyjezdnych powinna być trudna. No nie tym razem, ale to nie pomogło w wywiezieniu chociaż jednego punktu. No właśnie, panowie, z tej grupki takiej, no bo to jest taka grupka, która z jednej strony gdzieś tam może myśleć o ataku na te pozycje wyższe, na te pozycje 9., 8., 7. No chyba jednak o 6. już niekoniecznie. No ale z drugiej strony to jest grupka, która też znajduje się tuż nad strefą barażową, no bo MKS Będzin, który miał gorszy moment gdzieś w środku tej rundy, zakończył ją z dużym przytupem, no bo 2 punkty na Jastrzębiu, 3 punkty na Olsztynie. No i zbliżył się znacznie, a był już taki moment, gdzie mogło się wydawać, że Będzinianom będzie bardzo trudno z tej strefy barażowej uciec i tych baraży uniknąć, a tu wydaje się, że jednak dzięki właśnie tej dobrej końcówce rundy jak najbardziej wciąż jest to możliwe. No i faktycznie, gdyby było tak, że ta 14 drużyna po rundzie zasadniczej już od razu idzie do baraży z pierwszoligowcem, no to te drużyny, które byłyby tam odrobinę wyżej, czyli te, które już mają na przykład 18 punktów, czyli na przykład GKS Katowice i Czarni Radom, mogliby się czuć bezpieczni. Natomiast
jest możliwy taki scenariusz, że Bydgoszcz na przykład już na tym miejscu 14 zostanie, bo ona też ewidentnie swoimi problemami jakimiś i personalnymi, i zdrowotnymi, kadrowymi, no i też po prostu problemami z grą jest borykana, czy boryka się z problemami z grą, no ale nie jest wykluczone, że jednak w tych barażach ja osobiście scenariusz, w którym no jakaś ta drużyna teoretycznie lepiej wypadająca na przestrzeni 30 spotkań może mieć swój dołek formy, Bydgoszcz może mieć tę formę wyższą. Pytanie, czy to będzie Bydgoszcz, ale o tym jeszcze może za chwileczkę coś dopowiem. Dobrze, no powiedz, załóżmy, że nic się nie zmienia w tabeli przez następne 15 kolejek, a oczywiście jeszcze gry jest bardzo dużo, no ale załóżmy, że to będzie ta Bydgoszcz, no to ja faktycznie widzę możliwość taką, że te drużyny teoretycznie lepsze, to jest teoretycznie zbudowane za większe pieniądze, też pod presją gry, no było nie było, która gdzieś tam za nimi o utrzymanie, mogą po prostu temu nie podołać. No i wtedy baraże z drużyną pierwszej ligi też nie muszą być czymś bardzo, bardzo łatwym. Szczególnie pod kątem emocjonalnym. No właśnie, a jeśli już przejdziemy dalej, chociaż może jeszcze jedno zdanie dopowiem. No, z tych zespołów wrażenie, że Zawiercie złapało już gaz, wrażenie, że no, Czarni gdzieś tam wyjdą chyba z tych problemów kadrowych, bo już wrócił Dejan Wincić, ta kontuzja Tomasza Fornala też chyba nie jest jakaś poważna. Michał Filip gdzieś też w trakcie rundy powinien wrócić. No natomiast jestem ciekaw właśnie, bo tu może się okazać, że drużyna kandydata na selekcjonera, czyli GKS Katowice, rewelacja przecież początku sezonu, nagle będzie naprawdę zagrożona grą w tych barażach. No bo zwłaszcza jeśli Będzin wróci faktycznie do formy, a wygląda na to, że Rafael Araujo, czyli no lider tego zespołu po fatalnym momencie, jaki miał gdzieś, jeśli chodzi o swoją formę, wrócił. No to tam będzie ciekawie, natomiast no, chciałbym się przenieść właśnie do tych trzech ostatnich zespołów, bo ja wcale nie jestem przekonany, czy to Bydgoszcz ostatecznie skończy na tym 14 miejscu, no bo chyba się zgodzimy wszyscy, że raczej to będą właśnie trzy ostatnie zespoły, czyli Bydgoszcz, Kielce, Bielsko, tylko pytanie w jakiej kolejności. No właśnie, ciekawy byłem, do czego chciałeś nawiązać odnośnie Bydgoszczy i zastanawiałem się, czy mamy taką samą myśl, że to właśnie Bielsko jednak mogłoby to Bydgoszcz wyprzedzić i dla mnie by to nie było duże zaskoczenie, ale widzę, że się w tej kwestii chyba zgadzamy. Czyli wy panowie nie wierzycie w to, że albo inaczej, czy nie wierzycie, czyli macie wątpliwości co do tego, czy ta grecka odsiecz, znaczy ta odsiecz, która przybywa z Grecji do składu Łuczniczki Bydgoszcz, czyli ten nowy przyjmujący ukraiński, zdaje się, z szóstej drużyny ligi greckiej, nie pomoże Łuczniczce Bydgoszcz albo nie pomoże jej na tyle, żeby uniknęła faktycznie walki o utrzymanie. A mi jest coś trudno powiedzieć o tym zawodniku, bo go po prostu do tej pory nie widziałem. Jego charakterystyka z tego, co udało mi się gdzieś wyszperać, jest taka, że to jest zawodnik bardziej ofensywny niż defensywny. No i jeśli tak spojrzeć na to takim trochę analizycznym okiem, to rzeczywiście ta siła ataku z lewego skrzydła Bydgoszczy to był duży mankament tego zespołu. Miała ona być oparta na Henrykie Batazimie, z którym już rozwiązano kontrakt, pewnie po części przez to, że trafiły go kontuzje i nie mógł dać z siebie tyle, ile pewnie byłby w stanie, gdyby nie te urazy. No jeśli rzeczywiście ten Gorczaniuk, Jewgenij Gorczaniuk, tak się pewnie będzie jego nazwisko czytać i imię, poprawi ofensywę z lewego skrzydła, bardzo możliwe, że Bydgoszcz ze swoją grą wejdzie na trochę wyższy poziom, ale te problemy na przyjęciu to nie były jedyne problemy tego zespołu. No oprócz tego kontuzje Mateusza Zacharewicza, problemy z rozgrywającymi. Wiemy, że już nie tak dużo brakowało, żeby na boisku pojawił się trener Jakub Bednaruk, ponieważ swoje problemy w ostatnim spotkaniu miał rozgrywający Edgardo Goas. Dużo tych problemów w Bydgoszczy, chyba to jest chyba najbardziej dotykany przez kontuzję zespół po Czarnych Radom. To jak gra Bydgoszcz, jak będzie grała Bydgoszcz, czy poprawi swoją grę, to jest jedno, a druga sprawa moim zdaniem jeszcze w ciągle lepiej może grać Bielsko-Biała, które mocno odżyło po tym, jak zmieniono trenera, jak trenera Chudzika zastąpił Paweł Gradowski. No właśnie, ja jak najbardziej tutaj poprę tę tezę, no bo przecież pamiętamy, że za trenera Chudzika było okrągłe zero na koncie BBTS-u. Przez wiele kolejek, mimo że tam było sporo tak naprawdę tych meczów, gdzie mogli się pokusić o jakieś punkty, no ale tych punktów nie było z czasem. A mecz stresował chociażby. Z Olsztynem też pamiętam. No ale
z czasem gra wyglądała coraz gorzej, chyba morale też. Przyszedł trener Gradowski i od razu ta drużyna odżyła. Też postawił bardziej odważnie na Polaków. Na ławce wylądowali Olek Krikun i Wiaczesław Tarasow, no i ta gra zaczęła wyglądać lepiej. Zwłaszcza Piotrek Łukasik tam wyrósł na takiego lidera w ataku. No i jestem naprawdę ciekaw, bo ja myślę, że Bielsko może w tej rundzie prezentować się, zgadzam się tutaj w 100%, jeszcze lepiej. No i to może być z kolei dla Łuczniczki duży problem, a też pamiętajmy, że no Kielce też się wzmocniły. Wreszcie mają atakującego z prawdziwego zdarzenia, Tomislav Dogić, to jest naprawdę jak na klub walczący o takie cele, uważam, bardzo dobry transfer. To też, no już o tym mówiliśmy, otworzyło drogę do gry Kuby Wachnika na lewym skrzydle, co też z kolei pomoże ze skutecznością tam, tak myślę. I też wątpię, powiem szczerze, żeby Kielce zdołały się wygrzebać chociaż do tej strefy barażowej, ale tak w 100% jakby tego nie skreślam i gdzieś... Powiedzmy, jestem w stanie też to sobie wyobrazić. Odnośnie drużyny kieleckiej może od razu się wtrącę, bo widziałem ich sparing z Asakorysową, który miał miejsce wtedy, gdy był mecz gwiazd. No, Rysowia pozbawiona swoich zawodników, którzy zostali oddelegowani na to spotkanie. W ukrojonym składzie grała właśnie z Kielcami. Czyli praktycznie wszystkich. Nie chciałam aż tak dosadnie mówić, ale rzeczywiście Rysowia była oczywiście, bardzo mocno osłabiona. Co oczywiście bardzo dobrze świadczy o licznych fanach Asekoresowi, którzy głosowali właśnie w meczu gwiazd. Ale to tak na marginesie. I co w tym meczu? Znaczy w tym meczu padł wynik 3-1. No, Rysowia te pierwsze dwa sety wygrała bardzo pewnie. Później Kielczanie tego jednego seta sobie wyszarpali, ostatecznie mecz skończył się wynikiem 3-1 i oczywiście dodam na początku, że to był bardzo krótki czas, odkąd drużyny przyjął Dariusz Daszkiewicz i pewnie nie mógł jeszcze do końca swojego jakiegoś pomysłu na grę tej drużyny wdrożyć, ale jak ja widziałem zespół kielecki, to szczerze powiedziawszy na dzień dzisiejszy no nie widzę potencjału na to, żeby oni mogli się udźwignąć z tego 16 miejsca. Nie powiem tego ze 100% pewnością, ale no jestem bardzo bliski przekonania się, że to będzie 16 zespół tabeli po zakończeniu drugiej fazy zasadniczej. Drugiej rundy fazy zasadniczej. Tak, drugiej rundy fazy zasadniczej. A jeszcze teraz mi się przypomniało odnośnie Tomislava Dogicia, on akurat w tym spotkaniu nie grał, więc bo był kontuzjowany z tego, co czytałem. Później w meczu ligowym już wystąpił, ale na niewiele się to zdało. Kielczanie dosyć łatwo ulegli Jastrzębskiemu Węglowi. No... Widzę czarną przyszłość przed tym zespołem. No tak, no jeśli chodzi o taką formę jakąś, myślę i morale i to zdecydowanie jednak właśnie z tej trójki Bielsko wysuwa się na prowadzenie, no bo tak jak już wspominałem i Bydgoszcz i Kielce w ostatnich 6 kolejkach tylko 1 punkt, no Kielce to już w ogóle ten dorobek punktowy jest bardzo mizerny. No w każdym razie powiem tylko tyle, że dobrze, że w ogóle możemy się taką walką interesować, bo gdyby spadków nie było, no to bądźmy szczerzy, pewnie w ogóle byśmy o tym nie rozmawiali, bo i po co, bo kogo to obchodzi poza gdzieś tam kibicami tych trzech drużyn. Hashtag nikogo. A komu to potrzebne? A dlaczego? A na co to komu? I na tym zakończymy tę część odcinka podcastu 6 set. Na kolejną zapraszamy już niebawem.